To jest jednak budowanie pewnego kapitału społecznego, kapitału ludzkiego. Młodzi ludzie, którzy są w tej chwili niezbędni na rynku pracy, powinni mieć i odczuwać systematyczną motywację, którą powinni odczuwać i od władz regionalnych, od samych nauczycieli, dyrektorów szkół, władz samorządowych, od najzwyczajniej od społeczeństwa. Przyznanie 900 stypendiów jest świetnym czynnikiem motywującym do kształtowania własnej osobowości, pozyskiwania wiedzy, ale też daje chyba taką jednak motywację, że warto szukać w przyszłości pracy tutaj na Pomorzu, że nie trzeba jej szukać w Wielkiej Brytanii, w Niemczech czy Francji, że to jest dobre miejsce do życia, dobre miejsce do budowania swojej ścieżki kariery zawodowej. Myślę, że to jest ważny element polityki regionalnej, który realizujemy od kilku lat i będziemy realizować w przyszłości. W tej edycji zostało zgłoszonych ponad 3,5 tysiąca uczniów. Przyznajemy 900 stypendiów. Kwota blisko 2,5 miliona złotych, 250 złotych miesięcznie przez okres 10 miesięcy. I przede wszystkim kierujemy tę pomoc stypendialną do uczniów najzdolniejszych, tych, którzy osiągają najlepsze wyniki nauczania, ale nie tylko, to podkreślam, tych, którzy potrafią dzielić się swoją wiedzą z koleżankami i kolegami, tych, którzy wykazują ponadprzeciętne zainteresowanie lokalnym środowiskiem, tych, którzy działają w organizacjach pozarządowych, a więc wykazują dużo większą aktywność niż tylko pracę przedmiotową na konkretnych lekcjach. No i po raz pierwszy w tej edycji będziemy honorować również uczniów szkół zawodowych, ponieważ dobre kwalifikacje, dobre umiejętności i dobra nauka w szkole zawodowej jest dzisiaj ogromnym kapitałem dla gospodarki Pomorza.